Część trzecia, 2 kontra 2. Ludzie to nie komputery. Co się stało poprzednio? Murphy zdjął echo. Murphy teraz będzie wjeżdżał na brawo. Murphy zdejmie brawo. Dowódczy helikopter nieprzyjaciela. Nigdy nie bierzcie helikopterów dowództwa. One muszą wylądować w otwartym terenie. Nie można ich ukryć. Bang. Mamy plus 4. Ja się zagalopowałem Legionem na Charlie. Nieprzyjaciel nie miał tutaj nic do obrony, ale helikopterem dał swoich komandosów desant w skoju niemieckich. Więc zablokowała mi tutaj dojście. To nic, Delta jest nasza. Mamy plus 4. Plus 4. Walę do nich moździerzem i będę walił do nich bodajże napalmem. Jakbym miał tutaj coś, byłbym mądry, bym miał tutaj wojsko gotowe, bym podjechał transporterem, jest zasłona dymna, bym wjechał do miasta. Niestety nic nie miałem, znowu muszę powiedzieć, ta gra to jest mała ekonomia, jest mało punktów, specjalnie tak zrobiliśmy, żebyśmy my, nubi, szczególnie ja, nie miał tyle do dowodzenia, nie pogubił się. Jak widzieliśmy na początku, i tak się pogubiłem, dużo nie pomogło, ale dzięki Murphy'emu tutaj, no i troszeczkę dzięki mnie tutaj na Delta, co odbiłem, wygrywamy teraz plus 4. Teraz z Murphy'em zaczynamy się śmiać tak naprawdę na tym spiku i mówimy, to jest, co się stało, no to jest niemożliwe. I w ogóle co tu się stało? Ja mówię, jak ty zrobiłeś ten desant i zrobiłeś to echo i prawo zdjąłeś im dowództwo? On mówi, nie wiem. A patrzy na mój, on teraz zobaczy na moją koniec mapy lewy i mówi, słuchaj, jak ty wszedłeś na deltę? Przecież delta była zakneblowana przez nieprzyjaciół. Ja mówię, nie wiem co się stało, jakoś mi się udało. Teraz co dalej się dzieje? Nieprzyjaciel po prostu, on daje ciała. To są tanie jednostki. Co z tego? On próbuje rozpoznanie. Oni kosztują tylko 5 punktów bodajże i 10 punktów za oddział, który transportuje ich. No i co z tego? To za dużo nie pomogło. On teraz bombarduje mój czołg, który jest spanikowany. Więcej niż pół życia mu zabrało to. To był chiński bombowiec, ale co z tego? Wezwałem moje myśliwce za późno, zresztą jak zwykle, to jest moja... Ja tak gram. Myśliwce, żeby były efektywne, powinny krążyć gdzieś tutaj, na Combat Air Patrol. Jak się zobaczy nieprzyjacielskie myśliwce, wtedy się je wzywa i są bliżej linii frontu. Jak się je wzywa stąd, zanim one dolecą, nieprzyjaciel je zbombarduje i tak. Leci Jaguar, zagalopowałem się. Wielki mój błąd, głupota. Tu jest radarowe, a ja tutaj leciałem, nie zobaczyłem go. On wezwał swoje myśliwce, no i one tutaj wlatują, więc mój Jaguar dostanie w dupę teraz. Czy on w ogóle przeżyje? Tak, przeżył. Murphy wezwał Horneta, co jest przeciwpancerny bodajże. Oni mają echo. Wylądowali helikopterem. Nie wiem, czemu oni używają helikoptery dowódcze. To ich zgubiło w tej grze. Ale jak widzimy, tutaj brawo jest ciągle nie ich. Oni nie wiedzieli, co jest w brawo. Dopiero teraz, jak Vickers postrzelał ten helikopter, to się odkrył, że aha, tu jest. No więc oni wiedzą już. Murphy zauważył tutaj, że jest dowódczy helikopter. Ci komandosi bodajże go zauważyli. Właśnie Murphy zdjął go artylerią ciężką. W tym momencie ryczymy ze śmiechu, że słuchaj, my tę grę możemy wygrać. Nie dzięki mnie, głównie dzięki Murphy'emu. Ja próbuję tutaj naciskać na Charlie, ale ten numer już się nie powtórzy. Nie dałem zasłony dymnej. Okej, ale ci jagrzy kosztują 10 punktów. Natomiast ja zdałem dwa helikoptery tym krotalem, które kosztowały 25 punktów każdy. Więc nie jest tak źle. Nie wiedziałem, że ta Śnieżka mnie tutaj obserwuje. Jak później oglądaliśmy z Murphy'em ten replay, żeby zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy i co się stało.
Powiedziałem, o, nawet nie wiedziałem, że tutaj jest taki lasek i tu można ukryć rozpoznanie. I on widział wszystko, co ja tutaj robię. Dlatego wiedział, kiedy tu wjeżdżają, jakie wojska, kiedy wjeżdżają. Widział cały mój sektor. Następny raz, jak będę grał tą mapę, będę wiedział, że nawet taki lasek trzeba przeczesać, trzeba zobaczyć, co jest grane. Mamy plus 5. Murphy zdjął znowu artylerię tutaj, brawo. To jest to, co się dzieje w tej grze, to jest po prostu takie rzeczy się nie zdarzają w tej grze. Mamy plus 5. My możemy tą grę wygrać jakimś cudem. Właśnie rozwalam jego helikopter. Mam tu niezłą obronę przeciwlotniczą, wprowadziłem krotale i tak dalej. Jego dostęp został rozwalony oprócz tych Kanadyjczyków. Co z tego? Stracili plus 2 i plus 2. My jesteśmy plus 5 w tym momencie. Mamy 80% wszystkich punktów. My ich doganiamy. Cudem. Chciałbym wiedzieć, co teraz myślą przeciwnicy. Ta gra była wygrana przez nich w pierwszych minutach. My poszliśmy, zagraliśmy jak najbardziej nuby, szczególnie ja. Po prostu zaczęliśmy atakować, gdzie się dało. Szukać miejsca, gdzie są nieprzyjaciel ma mniej wojska, gdzie ma słabą flankę i tam zaatakowaliśmy. Ja zaatakowałem na deltę, to była silna flanka przez most tutaj, co w ogóle nie było szansy zaatakowania. Jakimś cudem udało mi się, dzięki małej zasłonie dymnej tutaj, wprowadzić wojsko do miasta i rozwalić ich. To jest bombowiec, MiG-25, okej, wschodnie Niemcy. On coś tu zbombardował? Okej, zbombardował Jagrów. Mnie to zwisa i powiewa. To wojsko kosztuje 10 punktów. Mamy 90% teraz. Ciągle jesteśmy plus 5. My tą grę w tym momencie wygrywamy. I to znacznie, znacznie wygrywamy. Ja się tak wystrzelałem już moździerzami tutaj, mortars, że musiałem wprowadzić zaopatrzenie tylko dla nich. Ok, poleciałem Jaguarem. Zobaczyć rozpoznanie SEAD. Czy mają tu broń jakąś? Nie mają. On jeszcze nie został zaopatrzony tutaj. Ewakuację dałem. No ale on wprowadził tutaj jest bardzo blisko swoich myśliwców. My doszliśmy do końca. 500 punktów. Niestety gra powiedziała, że to jest draw. Że to jest niewygrana. Jeszcze parę minut powinniśmy grać i... Nie wiem, jak to się stało. Murphy też nie wiedział, że myśmy tę grę zremisowali. No ale cóż, z tej gry na początku dałem ciała, wszystko straciłem. Gra była mała ekonomia, czyli mało punktów do wydania. Wojska nie można było za dużo kupić na początku i później też było ciężko kupować to wojsko. I myśmy z tego, że gra była całkowicie przegrana, wyprowadziliśmy to jakoś na to, że grę zremisowaliśmy. Nie było... To była jedna z moich pierwszych gier. Wtedy grałem mniej niż 100 gier w ten cały Wargame Red Dragon. I przez tą grę ta gra mi się zaczęła naprawdę podobać. Była bardzo ekscytująca. Murphy mi pokazał, jak używać artylerię. Pokazał, jak zwiad. Powiedział, jak grać wabank. Że poświęcać te oddziały, atakować. To nic, że one zginą. Jak zajmą rejon, czy rozwalą w dowództwo nieprzyjaciela. Gra jest warta świeczki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest jedna z gier tutaj w tym Wargame Red Dragon, który mam replay. Nie zagrałem pięknie, nie zagrałem dobrze, ale podoba mi się, mam sentyment do tej gry, ponieważ to mi otworzyło oczy, jaka ta gra może być ekscytująca i fajna. I że, nie, że defensywa nie jest wszystkim, że można w tej grze atakować. Można w tej grze atakować. I... Nawet jak się poświęci oddziały, to nic, można dużo namieszać przeciwnikowi, jak się go wprowadzi w panikę. Następny częścią poradnika, nie wiem, czy dam grę, czy dam dalszą część poradnika. Myślę, że dam, jak ja gram na żywo, żeby pokazać, jak się klawisze używa, jak się daje flary i tak dalej, i tak dalej. Życzę Wam miłego dnia czy nocy. Do widzenia.